Każda okazja jest dobra, by wyjść z domu i potańczyć. Miniony weekend obfitował w zabawy andrzejkowe, z czego chętnie skorzystali policzanie. Obchodzone w Polsce od kilku pokoleń nie tracą na popularności. Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z okazji Andrzejek bawią się każdego roku. Tym razem w towarzystwie mieszkańców z Rady Osiedla nr 4 i 5. Integracja poprzez taniec i zabawę sprawdza się najlepiej. Czas mijał szybko, a z twarzy imprezowiczów nie znikał uśmiech. Zniknęły natomiast problemy i troski życia codziennego. Jest to dla nich odskocznia jakaś od codzienności. Wiadomo, że są problemy, jakieś kłopoty, a tu w tym momencie wszyscy zapominamy o jakimś tam kłopotach i to się nam udaje. Andrzejkowe szaleństwa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku stały się już tradycją. Stowarzyszenie chce w przyszłym roku do zabawy zaprosić członków Związku Emerytów i Rencistów. W tym roku dołączyły się dwie rady osiedla. Może w przyszłości uda się zintegrować pozostałe. Niegdyś chłopcy i dziewczęta bawili się osobno, a zabawa miała nieco inny charakter. Mniej było śmiechu i radości, więcej skupienia, magii i wiary. Dziś to raczej zabawa i pretekst, by spotkać się ze znajomymi. Andrzejkowym rytmom dali się porwać także mieszkańcy Rady Osiedla nr 2. Duża frekwencja dowodzi, że wspólne spotkania połączone z taneczną zabawą są tu potrzebne. Podtrzymujemy tradycje takie, jakie są w Polsce, czyli wróżymy sobie i naprawdę wierzymy w to, co z tych wróż wychodzi. Pomysłów na andrzejkowe wróżenie jest mnóstwo. Kiedyś zaszczytów wróżb doświadczały tylko panny, a przepowiedni dotyczyły wyłącznie miłości. Teraz wróżą wszyscy niezależnie od wieku, płci i stanu cywilnego. I na wszystkie tematy, od uczuć przez przyszłe zawody, zdrowie i finanse. Karierę naukową. Zakochasz się. Czekają cię po wróżę. Czeka cię na grę. Będziesz miał dużo dzieci. Dzisiaj Andrzejki to przede wszystkim zabawa i czas spotkań towarzyskich. Mało kto wierzy w moc wróżb, które współcześnie przybrały formę dodatku. Cukierek! Oje! A ja! Muszelka! Oje! Co? Samo? Jakieś pierza? U mnie nie ma nic. Obchody Wigilii Świętego Andrzeja pozwalają zachować i pielęgnować zwyczaje obecne w naszej kulturze. To także okazja do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się Adwentem.